Rada Unii Europejskiej zadecydowała, że nie uzna Polsce nadwyżki uzyskanej z nacjonalizacji środków z OFE za przesłankę pozwalającą na zdjęcie z naszego kraju procedury nadmiernego deficytu. Co więcej, Unia ostrzega, że już od jesieni środki z tej nacjonalizacji, a także z tak zwanego smaka bezpieczeństwa, nie będą brane przez Unię pod uwagę jako dochód sektora finansów publicznych. Tym samym, według nowej metodologii, Polska odnotuje w tym roku nie 4-procentową nadwyżkę, lecz 4-procentowy deficyt. Decyzje Unii Europejskiej są jasnym sygnałem dla obecnej i przyszłych ekip rządzących, że trwała stabilizacja finansów publicznych jest możliwa jedynie dzięki reformom strukturalnym, a nie za sprawą manipulacji fiskalnych. Więcej na ten temat w mojej najnowszej publikacji Forpopiera.